Co przyciąga biedronki? Jako ogrodnik prawdopodobnie spędziłeś dużo czasu próbując pozbyć się szkodników, jednak niektóre owady są pożyteczne. Jednym z tych owadów jest biedronka, a kolejnym na przykład złotook. Ale skąd biorą się biedronki i złotooki? I co je przyciąga do ogrodów? Są pewne kolory i zapachy, które wabią te owady. Możesz zasadzić odpowiednie kwiaty, ale jeśli chcesz szybko przyciągnąć te owady, wypróbuj ten sposób z kolorowymi wstążkami czy kawałkami materiału, które masz pod ręką. Biedronki są naturalnymi wrogami wielu szkodników, przede wszystkim pszczyc. Pszczyce uszkadzają rośliny, zakłócają wzrost lub czasami przenosząc wirusy na warzywa i rośliny ozdobne. Jedna biedronka może w ciągu swojego życia zjeść nawet 5000 pszczyc. Mogą również żywić się jajami owadów, małymi larwami i pyłkiem roślin. Aby przyciągnąć biedronki do swojego ogrodu, rozważ zasadzenie aksamitek, dali, stokrotek, astrów, kosmosu, nagietka, wrotyczu pospolitego, krwawnika, cyni lub słonecznika. Tego typu rośliny wydają się być atrakcyjne dla biedronek. Mlecze, które wiosną zaczynają zapylać wcześniej, mogą również przyciągnąć biedronki, które spożywają pyłki roślin jako część swojej diety. Biedronki są przyciągane przez światło, zewnętrzne powierzchnie jasnych domów i ciepło wytwarzane przez domy. Tak zwane specjalistyczne, czarne światło też przyciąga biedronki. Istnieją pułapki, które wykorzystują promieniujące czarne światło do przyciągania tych owadów. Te pułapki można kupić, a nawet zrobić, jeśli jesteś szczególnie kreatywny. Daniel Valenzuela przedstawiła w swoich badaniach na targach nauki stanu Kalifornia w 2012 roku wyniki badań wpływu koloru kwiatów na zachowanie biedronki. Celem eksperymentu była pomoc ogrodnikom w znalezieniu określonego koloru kwiatów, który przyciągnie więcej biedronek. Dzięki tym informacjom ogrodnicy będą wiedzieć, jak odeprzeć ataki szkodników, np. pszczyc. Przyciągając biedronki do ogrodów, ogrodnicy pomagają chronić siebie i innych i środowisko. Zamiast wybierać śmiercionośne toksyny i pestycydy, które są zwykle stosowane na roślinach, biedronki są znacznie bezpieczniejszym sposobem zwalczania szkodników. W eksperymencie przetestowała trzy różne kolory kwiatów. Czerwony, lawendowy i biały. W tym białym był kosmos, specyficzny rodzaj kwiatu, o którym powszechnie wiadomo, że wabi biedronki. Wyniki pokazały, że najwięcej biedronek zgromadziło się na białym kwiatku. Kwiat biały był najbardziej atrakcyjny, co oznacza, że jaśniejsze kwiaty były lepszym wyborem, by chronić swój ogród. Oprócz koloru białego, biedronki przyciągnie też kolor żółty. Tych właśnie kolorów należy użyć, by przyciągnąć biedronki. Czerwona wstążka natomiast posłuży do przyciągnięcia złotooka. To ten kolor jest najbardziej atrakcyjny dla tych owadów. Wiosną i latem samice złotooka składają jaja na liściach lub łodygach roślin, osadzone na długich szypułkach. Z nich wylęgają się larwy, a dorosłe osobniki giną. Te, które zimują, żyją nieco dłużej, ale z reguły ich żywotność to 3 miesiące. W postaci larwy żyją 3 tygodnie, po czym przybierają dorosłą postać. W ciągu sezonu może pojawić się kilka pokoleń tych owadów. Larwy łatwo i szybko się przemieszczają i do tego są bardzo żarłoczne. Złotooki to drapieżne owady. Zjadają głównie pszczyce, w ciągu 2 tygodni jedna larwa potrafi zjeść 450 pszczyc. Zjadają także czerwce, miodówki, przędziorki i larwy zwójek. Jedna larwa złotooka potrafi żerować na rejonie około 30 liści, np. jabłoni, chroniąc ją przed plagą przędziorka owocowca. Dorosłe owady w większości gatunków są drapieżne, ale chętnie odżywiają się też nektarem i pyłkiem roślinnym. Posadź w swoim ogrodzie rośliny miododajne, które przywabią złotooki takie jak facelię, grykę, krwawniki, macierzanki, wilczą mlecze oraz krzewy i drzewa, jarzębinę, kruszynę, lipę, wierzbę, aronię, jeżyny czy róże i śliwy. Złotooki, tak samo jak biedronki, można zwabić kwiatami o żółtej barwie płatków. Lubią też kolor czerwony i brązowy. Możesz zastosować żółte i czerwone wstążki czy kawałki materiałów, przywiązując je w miejscu występowania mszyc czy innych szkodników. Należy zrezygnować z oprysków chemicznych, szczególnie w drugiej i trzeciej dekadzie lipca, gdy w ogrodzie złotooków jest najwięcej. By zwabić złotooki, opryskują się rośliny wodą z dodatkiem słodkiego syropu burakowego, melasy lub cukru. Stanowi on dla nich łatwo dostępne pożywienie. Taki pokarm przyciąga także inne owady jak pszczoły, biedronki, motyle, ale uwaga, taki nektar przyciągnie też mrówki, osy i inne owady, które lubią słodki nektar. Gdy już zaprosimy do ogrodu złotooki, warto sprawić, by w nim zostały do kolejnego sezonu. Ponieważ są wrażliwe na mróz, przez który może zginąć nawet 80% tych owadów, dobrym pomysłem jest stworzenie domków dla owadów. Domek dla złotooka to drewniane skrzynki o wymiarach 30×30 cm. Skrzynki należy pomalować na czerwono lub brązowo, by zwabić je i wypełnić słomą lub suchymi liśćmi. Na początku września skrzynki mocuje się do pali wbitych w ziemię na wysokości 1,5 m.
Biedronki są w stanie zjeść od 50 do 60 mszyc dziennie, ale zjadają również wiele innych owadów i larw, w tym łuski, wełnowce, skoczki, roztocza i różne rodzaje owadów o miękkich ciałach. W ciągu roku może powstać nawet 5-6 pokoleń biedronek, ponieważ średni czas od jaja do postaci dorosłej wynosi tylko około 3-4 tygodnie. Wiosną dorosłe osobniki znajdują pożywienie, a następnie samice składają od 50 do 300 jaj. Maleńkie jaja są żółte i owalne i zwykle znajdują się w skupiskach po 10-50 w pobliżu kolonii mszyc. Mleganie jaj trwa 3 do 5 dni, a larwy żarłocznie żywią się mszycami przez 2 do 3 tygodni, zanim przedpotwarzą się w dorosłe osobniki. Jesienią dorosłe osobniki zimują w odpadkach roślinnych i szczelinach. Często robią to masowo, gdy kilkaset dorosłych osobników gromadzi się u podstawy drzewa, wzdłuż ogrodzenia lub pod kamieniem. Szczególnie lubią obszary, w których liście chronią je przed mroźnymi zimowymi temperaturami. Warto więc mieć w ogrodzie miejsce, gdzie biedronki przezimują, by mieć ich coraz więcej. Możesz też stworzyć specjalny domek dla biedronek. Oprócz mszyc, biedronki potrzebują również źródła pyłku do pożywienia i przyciągają je określone gatunki roślin. Najpopularniejsze z nich to kwiaty w kształcie parasoli, takie jak włoski koper, koperek, kolendra, kminek, dziemgiel, wrotycz pospolity, dzika marchew, krwawnik pospolity. Inne rośliny, które również przyciągają biedronki, to już wcześniej wspomniany kosmos w białym kolorze oraz pachnące pelargonie i mlecze. Oprócz sadzenia atrakcyjnych roślin w ogrodzie i stosowania wstążek, musisz zaprzestać oprysków chemikaliami. Biedronki są nie tylko wrażliwe na większość syntetycznych środków owadobójczych, ale jeśli większość ich źródła pożywienia zniknie, nie będą składać jaj w Twoim ogrodzie. Choć może to być trudne, pozwolenie mszycom na życie na niektórych roślinach jest konieczne, aby zapewnić wystarczającą ilość pożywienia dla biedronek. Ponadto oprzyj się pokusie zgniatania i zbierania robaków oraz jajek w ogrodzie, chyba że masz pewność, że należą one do biedronek albo złotooków. Potrzebne będzie też zapewnienie wody w ogrodzie w jakiejkolwiek postaci. Umieszczenie źródełka odmieni życie wielu zwierząt i przyciągnie wiele istnień.